kupiłem Vipera na licytacji w Japonii. I po tym zdaniu mogą pojawić się dwa pytania najprostsze. Dlaczego po pierwsze Vipera, a po drugie dlaczego akurat z Japonii? Dodge Viper to auto z plakatów. Każdy fan motoryzacji w latach 90. miał nad swoim łóżkiem plakat jednego z dwóch samochodów. Ferrari F40 albo właśnie Dodge Viper pierwszej generacji. Jeździłem naprawdę wieloma samochodami, ale to Dodge Viper to jest samochód, którym nigdy w życiu nie jeździłem, tą pierwszą generacją, a go kupiłem. Auto kupione w ciemno, totalnie. Czysty performance, zero elektroniki, 8-litrowe, wolno ssące V10, napęd na tylną oś. Teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, jak wyglądała cała procedura importu samochodu z Japonii. Oglądajcie. Wszystko zaczęło się dużo wcześniej. Ja ten samochód wylicytowałem finalnie w Wigilię. Co najmniej pół roku szukałem tego samochodu. Było ciężko, naprawdę mało tych samochodów jest. Licytowałem takiego GTS-a, przegraliśmy licytację. No i w Wigilię, BOOM! Patrzę, bardzo ładne oceny ma. I te kilka zdjęć wystarczyło, żeby podjąć odpowiednią decyzję. A ta decyzja była taka. Licytujemy. I pamiętam, byłem wtedy w tym żółtym stroju świętego Mikołaja. Siedziałem w salonie, moi znajomi i przyjaciele potwierdzą, że tak było. I byłem w telefonie, głupio by było przed znajomymi, ale byłem w telefonie i patrzyłem na zdjęcie tego auta. Nic im nie mówiłem, oni nie wiedzieli, do stycznia nie wiedzieli o tym, że kupiłem jakiekolwiek auto. Licytacja była o 6 rano, taką wiadomość dostałem od Michała i finalnie wurowało mnie po prostu w wody. To było coś nieprawdopodobnego, byłem zaspany, szczęśliwy, przerażony jednocześnie, bo nigdy w życiu takiego klasycznego auta i tak wartościowego nie miałem. I pamiętam, że wzruszyłem się wtedy, płakałem się. Byłem sam w domu i to płakałem się z tego powodu, bo ja na święta, na Wigilię nie dostałem żadnego prezentu. I o tym też myślałem przed zaśnięciem, że to byłby fajny prezent i to był bardzo dobry wybór. No i po licytacji, jak już ochłonąłem troszeczkę, trzeba było zrobić wszelką papierologię. A to zdjęcia z Japonii w porcie, tuż przed wypłynięciem do Europy. Oczywiście auto płynie z Japonii do Europy i to bardzo się dłuży. Dłużyło mi się tak bardzo, że przez ten czas kupiłem kilka innych samochodów. Ale o tym na spokojnie w następnych miesiącach wam będę zdradzał kolejne auta z mojego garażu. W międzyczasie zamówiłem kolejny obraz z modelem samochodu. Sebastian Rudnicki to artysta, który znany jest z takich dzieł. I to już drugi obraz, który dla mnie zrobił. Jest fenomenalny. Sebastian skończył ten obraz jeszcze kiedy Viper był na oceanie, więc od tamtej pory wszystko dłużyło mi się 3 razy bardziej. No i finalnie auto ląduje w Europie, zamawiacie usługę transportu pod dom. I tak wygląda żmija na lawecie, jedzie właśnie na halę. No zobaczymy, co Robert powie, jak ją zobaczy. I tu w zasadzie mogłaby się ta przygoda skończyć, ale ja jeszcze dostałem serwis. Chciałem od razu wymienić olej, filtry, żeby auto było świeże. To jest bardzo ważne przy klasycznych samochodach. Dodge jest z 94 roku. Od spodu wygląda jak auto zaledwie kilkuletnie, ale rozumiem, że możecie nie wierzyć mi na słowo, także pokażę wam, jak on tu wygląda. Jeśli chodzi o zawieszenie, mamy tutaj koni. Naklejki są jeszcze bardzo dobrze, świeżo widoczne. Tak samo na takich półosiach, nawet na częściach jest 94 rok. Tak jak widać tutaj dekiel dyferencjału był już wcześniej przez kogoś uszczelniany, najprawdopodobniej w Japonii, chyba że w pierwszych latach, kiedy auto było w USA. Jest suchy. Te ucho od dekla, też jeszcze jakaś fabryczna naklejka. Samochód od spodu wygląda naprawdę czysto, tak? Nie myliśmy wozu od dołu, jest mega świeży. Musiał być jeżdżony w suche dni, bez deszczu czy bez soli, widać od spodu. Jeśli chodzi o ciekawostkę, jedno nawiązanie do Lamborghini Diablo. Żeby dostać się do akumulatora, trzeba zdemontować koło. Za tylnym lewym kołem jest akumulator. Maglownica jest jeszcze takim fabrycznym srebrze. Jest w mega fajnym stanie. Od spodu i z zewnątrz, wewnątrz i w środku. Co czyni ten samochód bardzo interesującą pozycją w kolekcji, czy też dobrym towarem takim inwestycyjnym. Bo jest tych samochodów bardzo mało. Jak widzicie, środek jest oryginalny. Skóra nie jest nigdzie powycierana, nie była nigdzie naprawiana. Viper gotowy już po serwisie. Miałem poczekać na detailing, ale nie wytrzymałem. Zobaczcie, jak wyglądało moje pierwsze spotkanie i przejażdżka Viperem. Jak tam gotowy na randkę w ciemną jesteś? Ja go jeszcze nie widziałem. Puk, puk, puk. Randka w ciemno, wybieram panią numer 1. Wy już widzicie chyba, ja jeszcze nie widzę. Cześć Mariusz.
Uwaga, 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 uwaga! Jak 5 miesięcy czekasz na auto, to nie dziw się, że potem tak cię odbija. Dam darara, darara, darara. Co? Co się stało? Co jest na tablicy? Gadasz! Co ty gadasz? Dobra, lecimy z tym! Lecimy z tym! Pa! Jak się cieszę! Auto gotowe do jazdy praktycznie, bo auto z Japonii to jest auto kolekcjonerskie. To jest auto, które pierwszy raz w życiu na oczy widzę. Nie mogę, nie mogę. Dobra, to jest auto, wiesz, które ma uzasadnienie ekonomiczne, ale nie chodzi o spalanie też. Chodzi o wartość. Ulokowanie klienty, nie? No, ogólnie wóz wygląda mega świeżo. Od spodu zobaczysz jeszcze kody kreskowe na zawieszeniu. Zawieszenie jest czarne, tam gdzie jest aluminiowe, to jest świeże, jasne aluminium. No, mega ładny, zdrowy, świeży samochód. Czyli trafiłem, udało mi się. Bo teraz nie może go popsuć. Te przebitki to są rzeczy, które nagraliśmy teraz. W tym momencie dosłownie w tej hali 5 minut po wyłączeniu tego nagrania. Bo teraz widzowie widzą przebitki. Ładnie to wszystko ująłem na kamerze. Tak, nie wiem czy znacie tą historię, ale przy tworzeniu tego konceptu Karl Shelby czekał na przeszczep serca, nie? Czyli można powiedzieć, że Karl Shelby włożył całe swoje serce w ten samochód, nie? Dosłownie, wręcz. Pierwszy raz kiedy otwieram drzwi w swoim Viperze. To jest moje największe marzenie, odkąd cokolwiek tylko zacząłem jąkać się w motoryzacji. To, że nic nie mówię, nie jest przypadkiem w tym momencie, bo... bo nie wiem co powiedzieć, to jest używane auto, to jest 30-letnie auto. Sami widzicie, to jest pierwsze wrażenie, nie otwieraliśmy tej masy. Kolora nie była myta, nie była czyszczona w żaden sposób. Niesamowite to jest. Jeszcze japoński kurz. Dobra, zobaczyliśmy największe uszkodzenie w tym Viperze. Takie coś to jest jedyny mankament w tym aucie. Mariusz teraz sprawdził opony. Z którego roku są? Z 2004. 37 tydzień 04. O kurde. Spękane jak stopy Cejrowskiego. Jedyne co warto zrobić z tymi oponami to je upalić po prostu. Pamiętajcie, bo lepiej palić gumę niż fajki. On zapalił! Co to jest za auto? Trochę się spocę, co tam wyjedzie. Jak to brzmi? Dobra, jadę bez ciebie! Dobra! Jezus Maria, co ja kupiłem? Ja pierdzielę, Robert! Coś ty kupił! To są właśnie takie momenty w moim życiu, w którym emocje biorą górę. I kurde, wiecie bardzo dobrze, że to było moje największe kuźwa marzenie, żeby mieć Vipera. Ja zarzekałem się, przysięgałem, żeby kupić tego Vipera i mam. Dodge Viper. Kurczę, pierwsza generacja, 8 litrów. O 10, high five! Chodniki. Jakie to jest kurde most! Śpię dzisiaj tutaj. Czuję się, jakby ten samochód był częścią mnie. W żadnym aucie tak nie czułem. Nigdy w życiu tak nie czułem. Wezmę kamerę i zrobię to przy was. Pamiętacie? Sprzed 3 tygodni, tam miesiąca. To jest ten samochód, który całuje się w lewe czółko. Wsiadaj, traktor jedzie. To nie ma żadnych systemów, tu nie ma kontroli trakcji, tu nie ma ABS-u, tu nie ma SP, żadnych fium. Nie ma, nie wiem, niczego nie ma. Jedyne co ma to 4 koła, kierownicę, skrzynię biegów, 3 pedały. Możecie po prostu się tym bawić. Ja się przestraszyłem teraz. Czy to Mariusz? Bracia Goźlińscy. To oni są odpowiedzialni za spełnienie marzeń małego chłopca. Przynajmniej tak się czuję w tym aucie. Czuję się malutkim chłopcem. Mariusz, jeszcze nie raz wam będę dziękował. W końcu się Robert nauczy pokory do gazu, nie?
Oj tak, już nieraz to mówiłem. Przy okazji, nie wiem czy zwróciliście uwagę na te indywidualne tablice. Świetnie pasują do Vipera. Trzeba przyznać, rzucają się w oczy. I z tego miejsca podkreślam, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli taką ochotę, czy potrzebę kupić dobre auto w dobrych pieniądzach, dobry stan, czy po prostu zainwestować swoje pieniądze, to w 100% polecam firmę BRP. Bracia Gruzińscy są moim zdaniem jedyną firmą, do której powinniście się zgłosić, ponieważ ja kupiłem u nich to auto już bardzo dawno, na etapie końcowym jestem w 100% zadowolony i to nie jest jedyne auto, które u nich kupiłem, przez nich kupiłem. W Japonii wylicytowałem jeszcze jeden luksusowy samochód, ale nie chcę wam nic mówić, bo za jakiś czas może odsłonię wam kolejne karty. Tak czy siak polecam firmę, zapiszcie sobie kontakt, wszystko jest w opisie. Tuż po serwisie auta umówiłem detailing. Kolejny dzień, Viper przyjechał na lawecie, bo przebieg jest bardzo ważny. Na oklejenie folią PPF. Nigdy w życiu nie zjeżdżałem z lawety, a dziś zjeżdżam swoim własnym Viperem z lawety i módlcie się, żeby nie spadł. Jak będzie mniej więcej, zawsze to trzeba tak uważać, że to głowa mała. Przy zwykłym aucie wiadomo, auto zjeżdża i tyle. A tu każda ryska jest na wagę złota, dlatego nie będzie żadnej ryski. Czasami centymetr robi dużą różnicę. Ja już spocony jestem. Się udało. Ale jestem. Było bardzo blisko. Tak? Teraz robimy zdjęcia i Marcin Bukowski, czyli Bukowski Fotografii, to jest pierwszy fotograf, który robi zdjęcia tego egzemplarza. Zdjęcia są konkretne, widzicie je teraz. Wyszło grubo, a to dopiero początek, bo mam nadzieję, że jeszcze wiele aparatów będzie mogło sfotografować na ulicach Warszawy ten samochód. Swoją drogą, zobaczcie, mamy taką miejscówkę na zdjęcia. Auto rodem z GTA, miejscówka jak z jakiejś miejsc. No, robi robotę, chodźcie bliżej. Robi robotę w ten sposób, że bardzo ładnie się świeci, szczególnie w tych lampach. Cały samochód jest w PPF-ie. Wszystko teraz, jak widzę, też wyczyszczone na glanc. I brakuje jednej rzeczy w tym miejscu, w środku. Nie wiem, czy widzicie, czego brakuje, ale ja już widzę, że jeszcze na dopełnienie trzeba założyć jedną rzecz. To jest zapach nowego samochodu. Ale się jaram. Wypadałoby to wszystko podsumować, to jest bardzo ważne. Kupiłem kultowy model Vipera, rodem z Need for Speed, pierwszej generacji Viper. Auto kultowe w stanie kolekcjonerskim, importowane z Japonii. Pokazałem wam cały proces importu z Japonii i wszystkie argumenty za tym, żebyście zainteresowali się importem aut z Japonii przez braci Goźlińskich, firmę BRP. W opisie materiału macie informacje o firmie, kontakt do firmy. Jeżeli tylko poczujecie potrzebę, żeby zadzwonić, to dzwońcie do nich. A w następnym tygodniu pojawi się wam kolejny materiał z Viperem. Prezentacja auta, przejażdżka, ciekawostki. No i spalimy oczywiście gumę tym samochodem. Trzeba zużyć opony. Lepiej palić gumę niż fajki, pamiętajcie. Dlatego subskrybujcie program High Five, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, szczególnie materiału z Viperem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do następnego.